Wirus czytania, odcinek 19. Wirus czytania, czyli próba odczarowania negatywnie kojarzącego się słowa wirus i ukierunkowania go na skojarzenia pozytywne, związane z czytaniem i z rozmową o literaturze. W tym tygodniu przypominam Państwu książki związane z prawami kobiet, związane z kobietami, związane z problemem niezależności kobiet i z wolnością, z tym postulatem, który okazuje się tak bardzo aktualny kiedyś, dzisiaj i zapewne jutro. Dzisiaj chciałabym Państwu przypomnieć książkę Jolanty Brachczajny Szczeliny istnienia. Pokazuję Państwu pierwsze wydanie tej książki. Zaznaczam, że w tej chwili możemy tę książkę bez problemu nabyć w księgarniach, ponieważ została wznowiona przez wydawnictwo Dowody na istnienie. To bardzo ważne, że tę książkę wznowiono, ponieważ jest to jedna z istotniejszych książek filozoficznych, ale i takich książek, dzięki którym każdy z nas, niezależnie od tego, czy interesuje się filozofią, czy czytuje tego typu książki, będzie mógł w tych tekstach się odnaleźć. Jolanta Brachczajna pisze o takich sprawach, które są bliskie każdemu z nas. O narodzinach, o umieraniu, o codzienności, o dostrzeganiu szczegółu wokół nas, o sprzątaniu, o celebrowaniu różnych działań, dzięki którym nasza rzeczywistość może funkcjonować. Ale to, co chyba jest najważniejsze w kontekście tego, co się dzieje teraz, czyli faktu, że jesteśmy zmuszeni do przesiadywania w domach i czasami zaczynamy niemalże wariować z tego powodu, że nie możemy wyjść, nie możemy funkcjonować normalnie, nie możemy podróżować. Jolanta Brachczajna pisze o krzątactwie oraz o powadze ścierek. Pisze o tym, jak ważne są te codzienne, zwykłe czynności, które zwykle nas bardzo irytują, często nas osaczają, często nas uziemiają, czyli sprzątanie, odkurzanie, mycie naczyń itp. itd. Ten kurz, który cały czas się zbiera wokół nas, choć ciągle go wycieramy, ale jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie uporządkujemy tej rzeczywistości wokół siebie, Jolanta Brachczajna sugeruje, że nie będziemy mogli się skupić na tym, co może ważniejsze, może dla nas ważniejsze, ale tego ważniejszego nie da się zrobić bez właśnie tych rzeczy małych. Tych małych rzeczy, które porządkują naszą rzeczywistość, które pozwalają nam widzieć jaśniej, widzieć dalej, które pozwalają nam uświadomić sobie, co chcemy zrobić, ile chcemy zobaczyć i jak daleko chcemy zajść. Bardzo ważna książka, bardzo ważna lektura do czytania właśnie teraz, właśnie dzisiaj, w czasie pandemii. Bardzo Państwu polecam.